Wielkie brawa! Jest pierwszy, druga była dziewczyna, trzecia też dziewczyna, to dobry omen. Moi drodzy, odkładamy telefony i bijemy gromkie brawa dla najmłodszych. Moje medale będą rokowane teraz dla najmłodszych, którzy biegli w tym biegu na 2600 metrów. To była jedna pętla, jeżeli komuś mało, to może sobie jeszcze zrobić drugą pętlę, nie ma problemu. Natomiast tutaj informuję, że mamy godzinę 12.01, więc do głównego biegu zostało 29 minut. Thank you.
pani Oliwia Kopeć z czasem 19.38. 6 sekund szybciej. Wielkie brawa. No i poniżej 19 minut z czasem 18.59. Justyna Kostrzewska. Wielkie brawa. Teraz przyjdzie. Nagrody wręczają pani Monika Kurowska, przewodnicząca Komisji Edukacji i Sportu. Mariusz Wernstein-Żuławski, przewodniczący Rady Dzielnicy Żoliborz. Drugie miejsce z czasem 16.07. Krzysztof Bartoś. Wielkie brawa. Niemu się nie udało zejść poniżej 16 sekund, zabrakło 7 sekund. Tak, tak, to twoje, drugie miejsce, tak. I z czasem poniżej 16 minut obiecał i tak się stało. Radosław Gromek, człowiek Żoliborza, WF-ista. O rany, 15.08 to jego życiówka, miał 15.15, także dzisiaj biegł naprawdę na to, co może. Życzymy, że zejścia po 14, 13, 12, który to już biegł pani tutaj? Pani już nie pamięta. Gratulujemy. Wielkie brawa. Kobieta legenda widać. I zapraszamy pana Józefa Garwackiego. Garwacki Józef. Wielkie brawa. Gratulujemy. Zdjęcia, zdjęcia. No i proszę państwa, po tych nagrodach dla najstarszych zawodników przejdziemy do kategorii już wiekowej. Rozpoczniemy od kobiet. Kategoria 20 plus. Szukamy pucharu. Trzecie miejsce. Drugie miejsce pani Elżbieta Malanowska. Zapraszamy. I na pierwszym podium Oliwia Kopeć. Się obłowiła, no. Się przykleiła do pudła zejść nie chcą. Najpierw drugie, teraz pierwsze. Wielkie brawa dla pań. Na trzecim miejscu Kuba De Stefano w kategorii M20. Panowie powyżej 20 minut, 20.17. I na pierwszym miejscu Krzysztof Bartoś, 16.07. Już tu był, też się przykleił. W kategorii
21.08. Na drugim miejscu zaprosimy panią Karolinę Liszkę. Wszyscy chcą na to pudło normalnie. Cała rodzina. 19.53 i na pierwszym miejscu Dominika Ciszewska. 19.44. Wielkie brawa! Jest wśród nas pani Dominika Ciszewska. Nie ma, chyba? Nie ma, jest, jest, nie ma. Pani Dominika Ciszewska, zapraszamy, jeżeli jest. No przewodniczący nie wręczy chyba, no niestety, no. Dobrze. Przechodzimy teraz do mężczyzn 30. Na trzecim miejscu Julian Majczak. 17.17. Julian Ogień. Maciej Dudkiewicz na drugim miejscu. Z czasem 16.34. Czy jest może tutaj Maciej Dudkiewicz? Jest. Rozbieganie trzeba zrobić. Rzucił tamten puchar tędem. Gratulujemy. No i pierwszy Radosław Gromek. I on teraz przychodzi do domu i mówi do żony, jeden dla ciebie drugi dla mnie. Dostała szatę. Zakładaj, żeby ci cieplej było. Albo przychodzi do domu i odkłada i mówi 105 i 106. Jasne, oczywiście. Nie było. Tutaj na trzecim miejscu Ewa Zwardon. Z czasem 21.42. Drugie miejsce Agnieszka Szymańska. 19.55. Na pierwszym miejscu Justyna Kostrzewska. 19.59. Gratulujemy paniom fantastycznych wyników i przechodzimy do mężczyzn. Na trzecim miejscu zapraszamy Tomasz Wnuk. Brawo! Na drugim miejscu miał czas 19.10, a na drugim miejscu pan Paweł Włowacki miał 18.47. Wielkie brawa. I na pierwsze miejsce z czasem 17.12 Andrzej Trawiński. Gratuluję panowie, gratulujemy. Mamy kolejną kategorię wiekową, 10 do 0, czyli kobiety 50. No ja idę i tak mam tam pięty rozstrzyk. Czasem 23.56, Katarzyna Starasiewicz. Zapraszamy. Pani Katarzyna Starasiewicz. Na drugim miejscu pani Monika Sobotka. Gratulujemy. 23.13. Poniżej 23 minut 22.27. Pierwsze miejsce Iwona Świercz.
tam jest, jakieś poruszenie jest, widzę, jest. Gratulacje dla pań. I przechodzimy do mężczyzn w tej samej kategorii wiekowej. 20-25. Piotr Twardowski. Gratulacje. Twardowski. Na drugim miejscu Dariusz Siedlecki, 20.09. I równo czas netto 20 minut. Tomasz Wróbel. I przechodzimy do kolejnej kategorii wiekowej kobiety 60+, czyli powyżej 60, wszystkie osoby, które miały powyżej 60 roku życia, zostały zliczone. I tak, Anna Karłowicz, trzecie miejsce. Jana Karłowicz. Gratulujemy. Puchar za pucharem, nagrody za nagrodami, po prostu... Pasmo szczęścia. Drugie miejsce. Aldona Sas. Gratulujemy. I na pierwszym miejscu Urszula Modzelewska. Czasem 28.42. Chwila dla fotoreporterów. I przechodzimy do mężczyzn w tej samej kategorii. Na trzecim miejscu Szymon Rabczyk. Brawo, Szymon. Brawo! Nie spodziewał się. Jest pan Szymon, proszę bardzo. Już nie wygląda na sportowca. Na drugim miejscu pan Marek Babiuch. Tu jest łamany sportowiec, bo jest marynareczka już. I na pierwszym miejscu Krzysztof Kociszewski, 21-26. I tu ewidentny sportowiec. Chwila dla fotoreporterów.